Witam w kolejnym odcinku poświęconym symulatorowi Flight Gear, chociaż na tapecie mam inny symulator od Microsoftu, ale dzisiaj będzie o Flight Gear, ale też tak bardziej technicznie, takie bardziej może coś a la tips and tricks, co tutaj Flight Gear oferuje, jeżeli chodzi o uruchamianie samego symulatora. Tutaj jak wiemy, no po instalacji tworzy nam się ikonka na pulpicie, domyślna ikonka, którą wystarczy uruchomić i uruchamia nam się launcher, tak? Czyli taki program startowy, gdzie oczywiście konfigurujemy sobie różne ustawienia, czyli samolot, jakim chcemy latać, gdzie chcemy latać, w jakim środowisku, różne jeszcze ustawienia, dodatki i tak dalej. No i wtedy tak, klikamy ten przycisk lećmy i uruchamia nam się właściwy symulator z tą całą konfiguracją, którą tutaj sobie tworzymy. Ale Flight Gear można też uruchomić z pominięciem launchera, czyli wcale nie musimy uruchamiać tego całego programu. Tutaj jak weźmiemy sobie właściwości tej ikonki, to zobaczymy, że właśnie no tutaj tak mamy ścieżkę tam, gdzie Flight Gear jest zainstalowany i w katalogu bin znajduje się właśnie tak plik exec tego symulatora, czyli Flight Gear Flight Simulator.exe. No i on jest uruchamiany z parametrem launcher, co właśnie powoduje, że uruchamia się launcher, a nie właściwy symulator. Ja tu jeszcze sobie dopisałem kolejny parametr, tego nie będziecie mieli, chyba że sobie też dopisaliście. Tutaj właśnie, żeby mi się uruchamiał od razu launcher też w języku polskim, dlatego że miałem z tym problemy, nie miałem tego launchera w języku polskim, więc dopisałem sobie ten parametr specjalnie tutaj myślnik language równa się pl. To tak na marginesie też ktoś tam pisał, że nie mógł uruchomić języka polskiego, chociaż no, sam Flight Gear nie jest w całości przetłumaczony, nie da się tutaj całkowicie języka polskiego używać, więc angielski też trzeba znać. No ale dobrze, wróćmy do launchera, tak? Tutaj jak widzimy uruchamia się nasz tak naprawdę launcher. No, możemy też uruchomić ten plik exe, ten FGFS bez parametru launcher, więc zróbmy sobie drugą ikonkę. Zróbmy sobie po prostu Ctrl-C, Ctrl-V. Mamy tutaj drugą tą ikonkę i zmodyfikujmy sobie to, że ja tutaj, no w sumie usunę te wszystkie parametry. Tak, czyli widzimy, że uruchomi nam się po prostu plik exe bez żadnych parametrów. Zobaczmy, co się stanie. No i widzimy, że startuje nam już Flight Gear ten właściwy, czyli no widzimy, że uruchamia się nam się Cessna, tak? Mamy planszę z Cessną. Czyli uruchamia się już symulator właściwy, z tym, że on, no, można powiedzieć, to jakie on ma parametry. No, po prostu ma domyślne pewne parametry uruchomieniowe. Jak nie podamy mu żadnych, no to weźmie Cessnę, weźmie się, odpali w okienku, nie na full screen, tak jak widzimy teraz, uruchomi się w okienku. Uruchomi się na jakimś tam domyślnym lotnisku. W tej chwili dla wersji 2020 jest to lotnisko w Islandii. Wziął też czas jakiś chyba lokalny w Islandii, bo widzimy, że jest noc. No i tak to wygląda, tak? Możemy uruchomić po prostu Flight Geara bez launchera, z pominięciem launchera, z tym, że no, na pewno może nam się nie podobać to, że nie możemy wybrać na przykład chociażby samolotu, czy to, gdzie będziemy latali. Tutaj jeszcze pogodę i takie rzeczy, i środowisko, czas można zmienić łatwo. Inne rzeczy trochę trudniej. Ale tutaj Flight Gear też ma i na to sposób, że można tutaj ustawić sobie tą listę parametrów, z jakimi Flight Gear ma się uruchomić, bezpośrednio w pliku. I tutaj jak sobie wejdziemy na stronę wiki, tutaj Flight Geara łamane FGFSRC, i cóż to jest? To jest po prostu nazwa pliku, można powiedzieć. Oczywiście FG to jest Flight Gear, FS Flight Simulator, RC to jest run.com. Tu mamy linka do jakby wytłumaczenia, czym jest ten plik RC. Tak, RCFI to jest właśnie od run.com. I tu mamy dalej, że to właśnie no, taki pewien skrypt, który zawiera instrukcje uruchomieniowe dla powiedzmy jakiejś tam aplikacji czy programu, nawet dla całego systemu operacyjnego. No i taki plik możemy też stworzyć dla Flight Geara, czyli taki plik, który zawiera wszelkie komendy, z jakimi Flight Gear ma się uruchomić. Tu mamy przy okazji też link do właśnie opisu tych wszystkich command lines option, czyli opcji uruchomienia Flight Geara. Tu mamy wszystko to wymienione. Możemy też się dowiedzieć mniej więcej, bo to też nie wiem, są jakieś wielkie opisy, co to robi, ale mniej więcej co oznacza dana opcja.
No i dalej możemy przeczytać, że taki pliczek, stworzenie tego pliku może być wygodne, jeżeli właśnie często używamy FlightGeara z tą samą konfiguracją. I no, kiedy to się może przydać? Mi się przydało przy nakręcaniu właśnie filmów, kiedy tworzyłem odcinki z tym samym samolotem. No i musiałem stać na tym samym miejscu postojowym, na tym samym lotnisku i najlepiej jeszcze z tą samą godziną. No już pogodę sobie darowałem, pogodę zawsze brałem, jaka była na żywo. Tak, ale potrzebowałem ciągle uruchamiać FlightGeara z tą samą konfiguracją. Ale w międzyczasie chciałem też używać FlightGeara, no bo ja te odcinki nagrywałem jednak no nie od razu, tak, tylko tam z odstępami nawet parodniowymi. I tutaj w międzyczasie chciałem też odpalać launchera, zmieniać sobie ten samolot, zmieniać lotniska, czas, godzinę. No jak chciałem wrócić znowu do nagrywania, no to znowu musiałem zmieniać to na poprzedni samolot i tak dalej. No i było to mało wygodne. Oczywiście tu też można zapisać konfigurację z launchera. Jest opcja tutaj o zapisz. I możemy zapisać to do pliku. Z tym, że to też jest niewygodne, no bo trzeba jednak odpalić launchera, klikać tam te opcje, zapisz, wczytaj. Tutaj widzimy, że on chce zapisać to do katalogu bin, co jest tutaj w ogóle trochę z czapy katalog jak dla mnie niewłaściwy. Ja bym wolał, żeby to gdzieś tam do mojej dokumenty FlightGear się zapisywało, więc znowu trzeba skakać po katalogach i tak dalej. No jest to niewygodne, no ale też jest taka opcja. No tutaj z pliczkiem RC możemy właśnie uruchomić bezpośrednio symulator z pomiciem launchera i z takimi opcjami, jakie chcemy. No ale zobaczmy dalej, co tutaj piszą w tym wiki o tym pliku. Tu właśnie dalej mamy pokazane, jak i gdzie ten plik stworzyć. Tutaj mamy tak pod Linuxa, pod Mac OS-a i Windowsa. Ja jestem na Windowsie, więc zobaczmy sobie tego pod Windowsa. Tu mamy nazwę pliku, jaką musimy stworzyć. No czyli właśnie ta nazwa FGFSRC. I ścieżka, gdzie należy taki plik dodać. Tu mamy C, users, tak, username, nasza nazwa użytkownika, AppData Roaming FlightGear.org. No zatem przejdźmy sobie do takiego katalogu, jest to C użytkownicy, tu moja nazwa użytkownika, AppData Roaming i FlightGear jest tutaj ORG. No i w tym katalogu bezpośrednio musimy stworzyć po prostu taki pliczek, więc dajemy tutaj nowy dokument tekstowy, bo to będzie tak plik dokument tekstowy. Tu ważne jest, że plik nie ma rozszerzenia, więc musimy absolutnie wyczyścić wszystko, także .txt i podajemy samą nazwę FGFSRC, Enter. No i ostrzeżenie, że nie ma rozszerzenia, tak, nie chcemy rozszerzenia pliku. No i edytujmy sobie teraz ten plik, oczywiście no, plik jest pusty, no i teraz musimy dopisywać parametry, jakie tam chcemy przekazać do FlightGeara. No oczywiście możemy wziąć tutaj sobie teraz tą listę parametrów i to sobie szukać, na przykład airport, ok, mamy, że parametr airport, na jakim lotnisku podać, że równa się ID lotnisku. No to jest niewygodne, tak, bo tutaj oczywiście to jest wygodne, żeby sobie poszukać, że jest jakiś parametr i co on mniej więcej robi, ale najlepiej taką całą listę parametrów zbudować sobie jednak lepiej z launchera. Uruchommy launchera. No i teraz powiedzmy ustawiamy sobie wszystko co chcemy. Niech będzie taki samolot, niech będzie jakaś tam lokalizacja. No dobrze, niech będzie nawet może no te Hawaje tutaj. Jakaś tam pora i tak dalej. Dobra, ustawiamy sobie wszystko. No i teraz przechodzimy sobie tutaj na zobacz linię comment. Albo inaczej Ctrl L, mamy też skrót klawiszowy pod to. Widzimy linię comment, jaka zostanie przekazana już do symulatora. Bo tak naprawdę ten launcher, to on, to co sobie tu wyklikujemy, to on z tego buduje te wszystkie parametry, jakie zostaną przekazane dalej do symulatora. Tutaj możemy przeczytać, że mamy tak, opcje przekazane przez linię comment, czyli launcher i language, i to jest oczywiście to, co mamy tutaj, to co tutaj podajemy przez tą ikonkę skrótu do tego programu. To są te dwa parametry, launcher i language. Jak tu dopiszemy kolejne, no to też nam się tutaj pojawią. No i dalej mamy ustawienia, tutaj opcje ustawione w starterze. No starterze, czyli tej aplikacji, tego launchera i tutaj są po prostu opcje, które tu sobie wyklikaliśmy wszystkie. I to są te. No i na przykład widzimy, że tak, no mamy na przykład samolot, że jest to A380, mamy nasze lotnisko. Że na przykład będzie full screen włączony, że będzie tam żywa pogoda, znaczy pobierana pogoda rzeczywista,
No i tak dalej, tak? To wszystko mamy nawet też dodatki, jakie sobie tutaj ustawiliśmy, czyli te wszystkie ścieżki też one idą tutaj jako właśnie lista parametrów. Ops, nie to. Tak, czyli wszystko idzie jako lista parametrów. No i też są nasze dodatkowe parametry, te trzy, które sobie też, w moim przypadku trzy, które sobie tutaj wpisałem w to okienko, bo to też możemy rozszerzać sobie te parametry i dopisywać własne. No ale co jest właśnie ważne, że pod tą opcją zobacz linię comment, możemy to wszystko skopiować. Skopiuj do schowka te wszystkie parametry i po prostu, to już zamknę, i po prostu wkleić do naszego pliku i zapisać. Ale to nie koniec, bo ten plik wymaga, żeby każdy parametr rozpoczynał się od nowej linii, a tu wszystko nam się wpisało w jednej linii. Oczywiście to jest złamane, bo mam tu opcję łamania, o, ale normalnie mamy tak, że jest to w jednej linii wszystko, a nie powinno tak być. No oczywiście możemy teraz tutaj enterem poprawiać to wszystko, bo każdy parametr zaczyna się od dwóch myślników, więc tak, tam gdzie są dwa myślniki, to łamiemy. Ale to jest żmudna robota, dlatego ja tu używam Notepad++, fajnego narzędzia, bo ma tutaj wiele fajnych, ciekawych opcji. Damy tu szukaj zastąp, albo skrót Ctrl-H. I tu po prostu, już nawet to używałem, szukamy sobie, co szukamy. No, mam coś takiego, spacja, łamane, myślnik, myślnik. I tu dalej, spacja, myślnik, myślnik. Więc szukamy czegoś takiego jak spacja, myślnik, myślnik. No i zamień na... Chcemy to zamienić na złam tekst do nowej linii, myślnik, myślnik, zamiast spacji. Spacji nie potrzebujemy. Złam tekst to będzie powrót karetki i nowa linia, tak? Czyli używamy takiego specjalnego znacznika slash R slash N. To są dwa znaki. W Windowsie taki jest zapis przejścia do nowej linii, czyli powrót karetki i skocz do poprzedniej linii, next line. Tutaj też ważne jest, aha, no jeszcze dajmy tutaj myślnik, myślnik, tak, żeby te dwa myślniki trzeba zachować. I tu trzeba jeszcze wybrać opcję rozszerzony, typ szukania rozszerzony, żeby on używał, uwzględniał tych znaków specjalnych, co sobie je podaliśmy, że to nie jest tekst zwykły, tylko specjalne znaki. Dobra, i dajmy zamień wszystkie. O, i zrobione. Czyli nie trzeba tutaj, się tutaj enterem posługiwać. Tutaj, co też może być ważne, że usuńmy sobie launchera, tak, nie chcemy tej opcji launcher, chcemy już od razu uruchomić symulator przecież. Więc to wywalamy. Tutaj też możemy komentować, w sensie na przykład jeżeli nie chcemy opcji full screen, ta opcja włączy nam full screen, ale chcemy uruchomić w oknie i to nawet mamy podane, że zostanie, możemy też uruchomić w oknie i o takiej rozdzielczości, ale oczywiście jeżeli jest włączone full screen, to ten parametr geometrii zostanie zignorowany, ale jeżeli jednak chcemy w oknie, no to możemy zakomentować daną komendę po prostu znakiem hash, tak jak teraz. No i teraz full screen wyłączyłem. W ten sposób możemy sobie tworzyć komentarze. Oczywiście możemy w komentarzu pisać dowolnie co chcemy. Możemy nawet sobie tworzyć własne komentarze, oczywiście typu na przykład nie wiem, pełny ekran. Także i dwukropek, że to co poniżej to będzie pełne włączenie pełnego ekranu. Także tutaj jak robimy sobie hash, to znaczy, że to zostanie zignorowane przez FlightGeara, nie będzie w ogóle interpretowane, a pozostałe parametry zostaną użyte. OK. No i teraz jak mamy ten nasz tutaj pliczek, który się odpala bez żadnych parametrów, tego sobie teraz odpalimy, no to już widzimy, że uruchamia nam się nasz Airbus A380, czyli samolot, który sobie wybraliśmy, czyli tak naprawdę odpala nam się te wszystkie parametry, jakie sobie tutaj podaliśmy w tym pliku. No bo teraz, skoro jest ten plik, bo FlightGear jak się właśnie uruchamia, to najpierw sprawdza, czy ten plik istnieje, FGFSRC. Jeżeli istnieje, no to czyta go i te parametry wprowadza tutaj do symulatora. A jeżeli nie, to odpala te swoje domyślne. A jeżeli jest z launchera odpalany, no to oczywiście odpali te, co wybraliśmy sobie z launchera, a plik ten RC w ogóle zostawi w spokoju. No i tak to wygląda. Jesteśmy teraz uruchomieni tam, gdzie chcieliśmy i w samolocie takim, jakim chcieliśmy, o porze dnia, jaką chcieliśmy, z wszystkimi dodatkami i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo fajna opcja, żeby właśnie na szybko sobie uruchomić tą samą konfigurację. Jeżeli chcemy przywrócić pełny ekran, oczywiście odkomentowujemy, zapisujemy, odpalamy i jesteśmy na pełnym ekranie. No i z tą samą ciągle konfiguracją.
Także jak widzicie, jest to bardzo, no może być bardzo wygodna opcja, jeżeli potrzebujemy uruchamiać ciągle tą samą konfigurację, tak żeby, to tak, wybraliście sobie tutaj launcher, a tu może mogliście coś zmienić, bo już lataliście wcześniej, albo trzeba tutaj teraz kliknąć otwórz, poszukać plików, czytać go. No tutaj jednak po prostu macie ikonkę, pyk, pyk, uruchamiacie i już macie swoją konfigurację, którą macie po prostu zapisaną w pliku. No tutaj pojawia się pewna niedogodność, jeżeli chcemy używać więcej konfiguracji niż jedna. Tak, ja już na przykład mam tutaj na boku sobie zapisałem dwie. No wtedy właśnie robię to tak, że daną konfigurację, tu mam na przykład dla samolotu 777, który stoi we Wrocławiu, albo dla Airbusa A320, który stoi w Warszawie. Mam dwa osobne pliki. Po prostu je sobie tak nazwałem, żebym wiedział, co to jest. No i też tak z przodu ta sama nazwa, która jest wymagana, żebym też wiedział, co to za plik, że to jest ten FGFSRC. No i teraz na przykład usuwam sobie tak ten plik, który jest używany przy odpaleniu. No i weźmy sobie teraz tego Boeinga odpalmy, czyli na przykład biorę ten mój plik wcześniej stworzony, kopiuję go sobie. Tam mam kopię, ale zmieniam teraz nazwę oczywiście na plik ten właściwy, który zostanie użyty przy uruchomieniu. No bo te dwa, one tutaj nic nie robią, tak? One mają nazwę niewłaściwą, więc FlightGear ich nie czyta. On będzie teraz czytał ten plik. Tu się powinno przeładować. Tak, przeładowało się, odpalamy bezpośrednio i tak już widzimy, że odpala nam się nasz Boeing 777, no bo taką konfigurację tutaj sobie zapisałem. No jak dla mnie jest to właśnie, okazało się to dużo bardziej wygodniejsze niż właśnie odpalanie też samego launchera, jest dużo szybsze. Tutaj wracając jeszcze do konfiguracji tego pliku, tutaj widzimy też, jak ktoś poradził sobie z tym problemem, że chciał kilka konfiguracji i po prostu użył symlinka, z tym, że to działa pod Linuxa, tutaj pod Windowsa no, jest problem. Tutaj Linuxowcy powinni wiedzieć, o co chodzi, co to jest symlink, jak go tworzyć i można się łatwo wtedy przełączać między różnymi konfiguracjami. No tu mamy też te zasady, jak ten plik powinien wyglądać, jaki to powinien być plik, tak, że potem być to plik po prostu tekstowy typu ASCII, jak plik tekstowy, tak, tworzony w Windowsie. Tutaj też mamy, że właśnie każda linia zaczyna się, znaczy to jest jedna opcja, każda linia to zawiera jedną opcję, tylko możemy mieć linię z komentarzem, czyli z haszem i to będzie ignorowane przez, tak, ignore, przez FlightGeara, no i tak dalej. Tutaj już nie będę w to dalej wchodził, w każdym razie tak to wygląda. Myślę, że może być pomocne, jeżeli właśnie używacie ciągle tej samej konfiguracji, chcecie ją mieć sobie na szybko na boku zapisaną i móc szybko się z nią uruchomić. To jak najbardziej polecam używanie tego piczku, jest to bardzo wygodne. Także to tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie i cześć Wam.